Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk a to jest 92 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 60. Odrzuciłeś nas, o Boże, rozgromiłeś nas, rozgniewałeś się, lecz powróć do nas. Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię. Ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje. Kazałeś ludowi swemu zaznać twardego losu. Napoiłeś nas winem oszałamiającym. Postawiłeś znak dla tych, co boją się Ciebie, by uciekali przed łukiem. Aby ocaleli, których Ty miłujesz, wspomóż Twą prawicą i wysłuchaj nas. Bóg przemówił w swojej świątyni. Będę się radował i podzielę sychem, a dolinę Sukot wymierzę. Do mnie należy Gilead, do mnie Manasses, Efraim jest szyszakiem na mojej głowie, Juda moim berłem, Moab jest dla mnie misą do mycia, na Edom but mój rzucę, nad Filisteą będę triumfował. Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto aż do Edomu mnie doprowadzi? Czyż nie ty, Boże, który nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami? Przyjdź nam z pomocą przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne. W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy, i on podepcze naszych nieprzyjaciół. Rozdziały od szesnastego do osiemnastego księgi Syracha skupiają się na relacji człowieka z Bogiem, podkreślając Bożą sprawiedliwość, miłosierdzie i wszechmoc. Autor zachęca do refleksji nad własnym życiem, znaczeniem wolnej woli i odpowiedzialności za moralne wybory. Podkreślona jest wartość życia zgodnego z zasadami moralnymi i dążenie do mądrości, które prowadzą do głębszego zrozumienia Bożego planu wobec każdego człowieka. Nie pragnij wielkiej liczby dzieci, jeśli by miały być przewrotne, ani nie chwal się synami bezbożnymi. I chociażby byli liczni, nie chełp się nimi, jeśli bojaźni pańskiej nie mają. Nie licz na ich życie, ani nie polegaj na wielkiej ich liczbie. Więcej bowiem może znaczyć jeden niż tysiąc, i lepiej umrzeć bezdzietnym, niż mieć dzieci bezbożne. Za sprawą jednego mądrego miasto się zaludnia. A pokolenie żyjących bez prawa zmarnieje. Wiele takich rzeczy widziało moje oko, a jeszcze więcej słyszało me ucho. W zgromadzeniu grzeszników zapalił się ogień i przeciw narodowi buntowniczemu gniew się rozżarzył. Nie przepuścił pan starodawnym olbrzymom, którzy się zbuntowali ufni w swą siłę. Nie darował współmieszkańcom lota, których odrzucił ze wstrętem z powodu ich pychy. Nie miał miłosierdzia nad narodem zatracenia, nad usuniętymi z powodu ich grzechów, podobnie nad sześciuset tysiącami pieszych, którzy zebrali się w twardości swego serca. I chociażby był tylko jeden twardego karku, byłoby dziwne, gdyby został bez kary. Ma pan miłosierdzie, ale i zapalczywość, hojny w ale i gniew wylewa. Jak wielkie miłosierdzie, tak wielka jest też jego surowość. Sądzi człowieka według jego uczynków. Nie ucieknie grzesznik z rzeczą skradzioną, ani cierpliwość bogobojnego nie dozna zawodu. Każdej jałmużnie bowiem wyznaczy miejsce, i każdy według uczynków swych znajdzie odpłatę. Nie mów, ukryję się przed Panem, i któż z wysoka o mnie pamiętać będzie? W wielkim tłumie nie będę rozpoznany, i czymże jest moja dusza w bezmiarze stworzenia. Oto niebo i niebiosa najwyższe, przepaść i ziemia zadrżą, gdy je nawiedzi, góry też i fundamenty ziemi, gdy na nie popatrzy, drżą z przerażenia. Ale ich serce nie zastanawia się nad tym, i któż zważa na jego drogi. Huragan, którego człowiek nie widzi, i bardzo wiele dzieł jego pozostaje w ukryciu. Któż obwieści dzieła jego sprawiedliwości, albo kto się ich doczeka? Dalekie jest bowiem przymierze. Tak myśli ten, co mało ma rozumu, i głupio myśli mąż nierozsądny i pomylony. Słuchaj mnie, dziecko, i posiądź wiedzę, a do słów moich przyłóż się sercem. Z umiarem objawię naukę i starannie wyłożę wiedzę. Na rozkaz Pana, na początku stały się Jego dzieła, a gdy tylko je stworzył, dokładnie określił ich zadania. Uporządkował je na wieki, od początku aż po daleką przyszłość. Nie odczuwają głodu ani zmęczenia, a zadań swych nie porzucają. Żadne nie zderzy się z drugim i Jego słowom nigdy nie odmówią posłuchu. A potem wejrzał Pan na Ziemię i napełnił ją swoimi dobrami. Pokrył jej powierzchnię wszelkiego rodzaju istotami żywymi, które do niej powrócą. Pan stworzył człowieka z Ziemi i znów kazał mu do niej wrócić. Dał ludziom dni pod liczbą i czas odpowiedni. Dał im też władzę nad wszystkim, co jest na niej. Przyodział ich w moc podobną do swojej. I uczynił ich na swój obraz. Lęk przed nimi wpoił wszystkiemu, co żyje, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył. Umieścił oko swoje w ich sercu, aby wielkość swoich dzieł im ukazać. Święte imię jego wychwalać będą i wielkość jego dzieł opowiadać. Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w dziedzictwo. Przymierze wieczne zawarł z nimi i praw swoich ich nauczył. Wielkość majestatu widziały ich oczy i uszy ich słyszały donośność jego głosu. Rzekł im: Trzymajcie się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości. I dał każdemu z nich przykazania co do jego bliźniego. Przed nim są zawsze ich drogi, nie skryją się przed jego oczami. Dla każdego narodu ustanowił władcę, ale Izrael jest działem pana. Wszystko, co czynią, jest przed nim jak słońce, a oczy jego śledzą ustawicznie ich drogi. Przed nim nie ukryją się złe ich czyny. I wszystkie ich grzechy są przed Panem. Jałmużna męża jest u niego jak pieczęć, a dobrodziejstwa człowieka strzeże jak źrenicy oka. Potem wreszcie powstanie i odda im, sprawi też, że odpłatę należną włoży im na głowę. Tym zaś, którzy się nawracają, daje drogę powrotu i pociesza tych, którym zabrakło wytrwałości. Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem Jego, pomniejsz zgorszenie. Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej w wielkiej nienawiści to, co obrzydliwe. Któż w Otchłani wielbić będzie Najwyższego zamiast żyjących, którzy mogą mu dzięki czynić? Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia. Żyjący i zdrowy, wielbić będzie Pana. Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają, albowiem ludzie nie wszystko mogą, i żaden człowiek nie jest nieśmiertelny. Cóż bardziej świecącego nad słońce? A przecież i ono ulega zaćmieniu, tak też ciało i krew skłaniają się do złego. On odbywa przegląd zastępów nieba wysokiego, a wszyscy ludzie są ziemią i prochem. Ten, który żyje na wieki, stworzył wszystko bez wyjątku. Sam tylko Pan uznany będzie za sprawiedliwego. Nikt nie potrafi opisać Jego czynów, a któż zbada Jego wspaniałe dzieła? Któż zdoła zmierzyć potęgę Jego wielkości i któż potrafi dokładnie opowiedzieć dzieła Jego miłosierdzia? Nie da się tu nic odjąć ani dodać, ani nie można zbadać cudownych dzieł pańskich. Kiedy człowiek myśli, że skończył, to nawet nie rozpoczął, a kiedy się zatrzyma, dalej jest bezradny. Kimże jest człowiek i jakie jest jego znaczenie? Co w nim jest dobre, a co w nim złe? Liczba dni człowieka, jeśli wiek jego jest długi, dosięga stu lat. Jak kropla wody zaczerpnięta z morza lub ziarnko piasku, jest tych trochę lat wobec dni wieczności. Dlatego Pan cierpliwy jest dla ludzi i wylewa na nich swoje miłosierdzie. Widzi on i wie, że koniec ich godny litości, i dlatego pomnożył swoje przebaczenie. Miłosierdzie człowieka nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana nad całą ludzkością. On karci, wychowuje, poucza i zawraca jak pasterz swoją trzodę. Okazuje miłosierdzie tym, którzy przyjmują jego pouczenie i którzy się śpieszą do jego wyroków. Dziecko, do dobrych uczynków nie dodawaj przygany ani przykrego słowa do każdego daru. Czyż upału nie łagodzi rosa? Tak lepsze jest słowo niż dar. Oto czy nie jest lepsze słowo niż sowity datek, a jedno z drugim bywa u męża pełnego życzliwości. Nierozumny zaś robi wymówki niezgodnie z miłością, a dar zazdrosnego wypala oczy. Ucz się, zanim ci przyjdzie przemawiać, i miej staranie o siebie, nim zasłabniesz. Zanim sąd nastąpi, zbadaj siebie samego, a w godzinę dochodzenia znajdziesz przebaczenie. Nim wpadniesz w chorobę, upokusz się, a gdy zgrzeszysz, daj dowód nawrócenia. Niech nic ci nie przeszkodzi w wykonaniu ślubu w należnym czasie, ani nie czekaj aż do śmierci, by długi uiścić. Zanim złożysz ślub, przygotuj siebie, a nie bądź jak człowiek, który pana wystawia na próbę. Pamiętaj o gniewie jego w dniach ostatnich, o chwili pomsty, gdy odwróci oblicze. Pamiętaj o chwili głodu, gdy jesteś syty, o biedzie i niedostatku w dniach pomyślności. Od rana do wieczora okoliczności się zmieniają i wszystko prędko biegnie przed Panem. Człowiek mądry we wszystkim zachowa ostrożność, a w dniach panowania grzechu powstrzyma się od błędu. Każdy rozumny uzna mądrość, a temu, kto ją znalazł, wyrazi uznanie. Rozumni w mowach sami też występują jako mędrcy i niby deszcz wylewają trafne przysłowia. Nie idź za swymi namiętnościami, powściągnij swe pożądania. Jeżeli pozwolisz duszy swej znajdować upodobanie w namiętnościach, uczynisz z siebie pośmiewisko dla twych nieprzyjaciół. Nie miej upodobania w życiu wystawnym, abyś się nie uwikłał w jego wydatki. Nie stawaj się biednym, urządzając uczty za pożyczone pieniądze, gdy nie masz nic w sakiewce. Przenosimy się teraz do pałacu Piłata, aby być świadkami procesu Jezusa, jego wyszydzenia i skazania na śmierć. Przeczytajmy Ewangelię według Świętego Marka, rozdział 15, wersety od 1 do 19. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cały Sanhedrin powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają? Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj go! Piłat odparł: A cóż złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplótułszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę. I zaczęli go pozdrawiać, Witaj, królu żydowski! Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.